Wicemarszałek Sejmu Ewa Kieszkowska razem z władzami Aleksandrowa Kujawskiego, samorządowcami, a przede wszystkim z młodzieżą uczciła 72. rocznicę hitlerowskiej agresji na Polskę. Pamięć ludzka jest tak skonstruowana, że chętnie te okrutne, krwawe, złe i bolesne chwile chciałaby wyrzucić. Ale my mamy obowiązek. Każdy z nas jest spadkobiercą tej troski i tej pamięci, o której mówił pan burmistrz. Mamy obowiązek ją kultywować. Więcej, mamy obowiązek przekazywać kolejnym pokoleniom. Mamy obowiązek pamiętać o bohaterach tamtych czasów. Mamy obowiązek pamiętać o tym, że Europa mogłaby wyglądać dziś zupełnie inaczej, gdyby nie to poświęcenie i ofiara wielu Polaków. Naszym obowiązkiem jest przypominanie młodzieży, która rozpoczyna dziś rok szkolny, że 1 września 1939 roku dzieci z Wielunia nie usłyszały szkolnego dzwonka, usłyszały wycie silników samolotów na jeźdźcy. Bez tej pamięci trudno o patriotyzm i przyszłość Polski, dodała Ewa Kieszkowska.